W aktualnym odcinku. Jesteś cały? Jeb. A to się jeb. Ktoś z Jerry'a jakby wykorzystywany seksualnie, znaczy co? A teraz kontynuujemy. Cześć ludzie, z tej strony Perkorn. I... Anion James. I... No. I... Gabriel. Dokładnie. I oczywiście gramy w kopie, jak widać. Spółdzielę każdemu pada swojego, tego jednego, jedynego. Tylko ci, którzy zgodzili się na te przywileje wyżej, mogą wziąć udział w tej grze. Nie zgadzam się. Na szczęście, nie pozwolę ci wziąć udział w tej grze. A więc proszę cię, abyś odszedł. No i tak pogramy. Właśnie kończy się Persona 5 Royale. Więc dziękuję każdemu, kto był. Miałem doborową ekipę. Właśnie jakby, ale ja po kasynie. Przeźwo. Chodzić nie mogę. Godzinę później. Pierdolę. Ja, czy ty Google Translate robisz? Co tu się odpierdala? To ja spierdzielam. Chodź, czy teraz z innego przejścia tu chodzi. Co? Ten dziwny odśnicz nie zbliża się do ciebie.借りを作ったままの自分とは今日でお別れです。 行きますよ、先輩。 Ciekawie się ruszała i ujęcia kamer były. Przed tobą zwiększyła się ilość wrogów. Zmniejszyła. Perkon, to jest moje imię. Inaczej jest błędem. To było śmieszne. Jakby Filemon się przed nami pojawił. Persony pierwszej i drugiej. Dla ciebie i dla losów przyszłości tego świata musisz pamiętać, żeby zapisać grę. Kurwa. Jest za faza. O! Znam to kobietę po prawej, a wy? Ja też. Babcia? Aby rozmawiać, naciśnij przycisk akcji. LeBlanc jest w tylnej alejce. Powinienem raczej dać tam wszystkie swoje wysyłki. Najpierw powinien dostarczyć inne swoje wysyłki najpierw. Ja jestem w szoku, że typek najpierw chce inne rzeczy dostarczyć, jak... Przecież to jest kilka kroków raptem, nie? Wydać z polskiej poczty. Z buta wjeżdżam. No to idziemy, zapłata jest na stole. O, ja cię pierdę. Na twoje rozczochrana. No cóż, widzimy się następnym razem. Naraz wylę! Więc jesteś PR. Korn. To twój pokój. Daj łaskę pana, masz tam prześcieradło na swoim łóżku. A co ja pies? To robi snake na środku pokoju. No to ja myślałem, że tam jakieś inne rzeczy się dzieją, ale... Nie przesądasz. Ej, czekajcie. Widzicie to, co jest po naszej prawej stronie? To drabina. Rozkładana. Panuje. Przekręta drabina, ty to co mnie pokonała. Nie, nie, to jest akurat nie rozkładana drabina. Zwróć uwagę, jej postawy są zupełnie inne. Od dzisiaj. To jest mój pokój. Uwaga, tak muszę ocalić. Tak nie, to skończę marnie. A dziwna aplikacja, która jakoś zakończyła na moim telefonie. Ikonka? No naprawdę kogo? To takie creepy. I pyk do kosza. Ja reklam darmowych nie oglądam. Na trzeźwo, to zasypiać. Nie mogę. Mam wrażenie, że jest auto mordę skąsiawy. Też. Co mi przyszło, żeby wwozić mężczyznę jako swojego pasażera? Zrób mi przysługę i zachowuj się, dobrze? Niech mi dasz cukierkę. W mojej opinii nie jesteś niczym więcej, a tylko rebeliantem ze Star Wars. Jakaś ulotka. Co to? Aha! Śmiesznie by było, jakby to była jakaś ulotka na temat do klubu z pokojówkami czy coś. Ale dlaczego ja? Ukryta prawda. Dzień, który zmieni twoje życie. Takie sprawy. Widzicie to? Patrzcie, tutaj jego łeb się łączy z szyją. Nie widzisz taką linię tutaj, która zwróci uwagę. Widzisz to? Widać. Ja pierdykam, to ja aż zacząłem na to patrzeć tak, wiecie, nieświadomie, nie? No to na racwele. To jest twój pamiętnik. Napisz tam wszystkie twoje sekrety. Nie będę się zagradał w nosy i ci je czytał, bo pozwolę to robić. To nie jestem podejrzany. Przy okazji to też nie jest dziennik przyszłości z tego anime, nie? Miejmy nadzieję, że nie pojawi się Omeridel. Kurwa, no, znaczy Gabriel, przez tego dojrzał, że o Ralu mówisz. Śmiesznie jakby się okazało, że dzwoni do nas ten w cudzysłowie ojciec i powie, że nie dał close na odwrót. To ja!
Typ niepokorny? Zapomniałem sklep i zapomniałem przewrócić tabliczki, więc jakbyś mógł to zrobić? Ej, ale skoro on zamknął drzwi, tak myśliśmy. Ty, to jest dobre pytanie. To w takim razie śmiemy z otwartymi drzwiami, geniusz! Zresztą to zanim ktokolwiek przyjdzie, kto ma pieniądze. To mój śniadanie? Nie maruj, tylko żyrej. Czuję się jak w Japonii. Tam też musiałem tak popierdzielać w jednym lub drugim kierunku. To anioł? Już byli za z persony drugiej? Też blondynka i też ma niebieskie oczy. I obcokrajowiec. OMG! Widzieliście, co miałem napisane na koszulce? Co? OMG. Powrót do przeszłości. To jest dziwne. Gdzie jest szkoła? To nasza szkoła? Powinna być. Nie stój tak. Powiedz coś. Hej, co się dzieje? To jakiś żart. To gówno jest prawdziwe. Nie stój tak, tylko uciekaj! Gaz, straszny goni nas. Weźcie ich! Dawaj, zesrałeś się. Dlaczego jesteśmy jak w jakimś dungeonie od Sadomaso? 50 twarzy Gabriela. 50 twarzy Anim Gems. Jesteś cały? Jeb. A tu się jeb. Ktoś z Jerry'a jakby był wykorzystywany seksualnie, znaczy co? Co? Do cholery! Co tu się... Co to było właśnie? No już właśnie powiedziałem. Co już to? Ty jakby go brali od dwóch stron! Żartujesz sobie, tak? Słuchaj, ja sobie na trzeźwo nie żartuję. Dlatego jeżeli słyszałeś to, co właśnie usłyszałeś, jesteśmy w dupie. I to obydwoje. To jest naprawdę złe. Nie no, jak uważam, że to jest na naszą korzyść akurat. O ja pierdziel, co to jest? Daj sorry? Goddammit. Dobre tłumaczenie. Pierdalamy. Ja go trzymam! Na pewno cię nie walnie! Na pewno jestem na tyle silny, żeby go utrzymać! Uciekaj! Uciekaj! Nie, ja go będę trzymał! Co z tej rodziny? Ja go trzymam, kurwa! Przyjaciel bez serca. Ale go trzymam! Przyjaciel bez serca. Ale go trzymam, go zamknijcie! O, nie mu... Jesteś za bardzo przestraszony, by uciekać? Nie, no właśnie chciałem tylko, że ktoś mi stoi w drzwiach, jakiś taki gej, ale nie znam jego imienia. Ale jest przejście normalnie obok! Ryj. Weź to! O, nawzajem do sejatorni. Take this! Posadaj swoje zmysły? Zamknij ryja, kurwa! Wiesz, że Joker zdobył moc i nagle już taki pozor odpierdala. Ja jestem twoją duszą rewelianta, która jest w środku ciebie. I tak sobie żądasz, rozważę danie ci tej mocy, by złamał się przez te gryzy. Dawaj moc! Bardzo dobrze. Ty mały! Lubisz to? Skurwysynu? Dobra, zamknięte. To jest tak upierdzielone, że ja pierdzielę. Jebani złodzieje. Fantomowi złodzieje. To jest most zwodzony. Tak, i nas zwodzi, w którym kierunek. Idziemy w górę? Myślisz, że tam jest wyjście? Czujesz jak komik, który byka w kółko, wiesz? Mam was! I ty z dziwnymi włosami, chodźcie tutaj! To jest za rzecz? Mam na myśli, że wyglądasz jak... wróg. Kot? Nie jestem kotem! Powiedz to jeszcze raz, a obiecuję ci, że będziesz tego żałować. No i wiecie, czemu Morgana jest akurat za kratami? Bo Nob się nagrał za dużo prison roleplay i tak właśnie skończył, prawda? Tak, tak. Mów, gdzie jest wyjście, ty potworny kocie. Pewnie nie wiem. Pierwsze, nie nazywaj mnie kotem. Jestem Morgana. Z League of Legends. Zamknij mordę i ruszamy dupę. A w ogóle, chyba że jesteś dosyć zamknięta znowu. Zamknięty. Ale to facet. No dobrze, rany. Ja mnie z tobą, ty się z mną. Persona? Nie żadna ochrona. Czy główny bohater Sakamoto, to znaczy aktor głosowy, to nie jest przypadkiem Okabe Rintaro z Steins Gate? Tak. Ja pierdolę! Narazka? No to ja spierdzielam. Dawaj torbę! Lepiej abyś nie miał żadnych tam dragów. O co tu chodzi? Przysinać pani. Dokładnie, to co ja chciałbym się was zapytać. Przysinać pani. Komusida. Komusida? Tak mniej więcej wyglądało. No. Dlatego powrót do przeszłości. Przyszłości. Ja powiem ci potem. O, nie do zaakceptowania. Byłem w zamku. Nie możesz być serio. Nie, no taki seks hotel, znaczy love hotel. Wygląda jak zamek. Czy byłeś ze Sakamoto? Nie miałem wyboru. Nie zadawaj się z nim, okej? On jest niczym... Uspokój się, Dauna. Ty jesteś tą dziewczyną. To oznaczało, że ona go zdradza z paną Kamoshidą. Ale ponownie, przecież gadamy o Takamaki. Co nie? To nie jest you? To nie jest you? No czary mocy. To zamek? Czy na pewno dobrze się czujesz? Nie, jestem naśpany. Byliśmy naśpani. Po gruby grupa z dżungli, znaczy co? Było bardzo dziwne, gdyby te drzwi nie były zamknięte.
Niby jest tutaj znak, że nie można wejść, ale chyba drzwi są blokowane. Ciekawe, kto je wytrychem otworzył, znaczy co? Ale zioło już tutaj zasadził, nie? Byliśmy dać pani. I nagle wchodzimy do nieprzytomności, przytomności, naszej nieprzytomności. A zresztą parasolkę, bo nie chcę, żeby jakiś dziwny typek podwoził. Proszę, zajmij moje miejsce. Jesteś pewna? W takim razie... Ale Menda, mogę wyjebać w ryj? O, wow. Co za prędkość. Wybacz mi. Dziękuję za wcześnie. Nic zrobiłem. Co zrobiłeś? Nic zrobiłem. Hej, ty, nowy! Kto? Ja? Ej, widzę cię. Odwróć łeb. Swelu! No dali. Mogę go obrażać bardziej. A to kto? Yo, jestem geniuszem. Szkoda, że ten jedyny raz. Tak, dożyjmy tego. For real? To nie jak wy, ale ja. Bez żart. Popadam w rozpacz. I zacząłeś, bo z wami kraść nie mogę, nie? A wiesz co, Perkorn? Ja też. Nie popadam w rozpacz. Oleś. Ciągle wam powtarzam. To nie strzeli! Ale widzę, że to pas strzeliło, żeby to wypróbować. Trzęsę w łeb, może personę przywołać. Ignoję. Jest jak jakiś demon z gotyka. Chodźcie przygotowani! Nadchodzi następny! Co z tego? Co mi zrobisz? Rozwalmy go! Chwila, co to ja mam rozwalić? Na koszt firmy czy coś takiego. Jak to musiało debilnie wyglądać z perspektywy tego Shadowa? Po prostu ma takie... No, dwójko jakichś randomowych dzieciaków, których nie znam i jakiś furas do mnie podchodzą. Ciekawe co chcą. Ej, hej, chłopaki, co tam? Czemu wyciągasz nóż? Czemu chcesz mnie atakować? Historia prawdziwa. Takie koloryzowane. Persona 5! Prawdziwa historia, odcinek trzeci. Skąd mi wiedzą, jak moja piwnica wygląda? No to wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Uprawiasz BDSM na mnie. Wszystko się zgadza. Kurde, wyobraźcie sobie teraz coś takiego, przychodzi sobie tak do Kamoshidy jakiś, nie wiem, sanepid z metaversu czy cokolwiek i akurat ogląda ten jego zamek, patrzy na tych wszystkich wieciów i odgrywa się scenka z Asterixa i Kleopatry. To nie niewolnicy? Nie, to są po prostu zwykli robotnicy. A zawsze mnie to bawi. sadysta, kurde. Boli. Znaczy, nie tyle co sadysta, to raczej to jest taki ups over the top absurd, że nie wiem. Było śmieszne, jak w końcu mógł się teraz wykazać, grając ten, Czar Gabriel. Zabiję was dla króla Kamoshidy, gdyż tak nam powiedział. Zabiję was dlatego, ponieważ on tak chce. Kurwa, moje gardło. Joker! Morgana! Objection! Objection! Ja mam tu teraz One Piece! To jest moc mojej persony. Jestem tylko lojalny obiektowi koniowości króla Kamoshidy! Dlaczego przegrałem? Kamoshida jest niczym specjalnym. Tak było, jest myślę. O kurwa. Co za miałtastyczna, piękna kobieta. No. Jaki mu adres? Ignorujcie go. Pierdolę. Taką Iwonę teraz dać. Boże. A myślicie, teraz kurwa robię ten bilu. No powrót do 420 urodzina akwarelisty. Jestem tobą, a ty jesteś moją. Stanę się skrzydłami rebelii, które rozdupią łańcuchy kapitalizmu. Z narodzeniem Rydwanu stanę się Francuzem. Viva la France! Kok jest ten Poldarf najlepszy. Pierdalaj. Aż ten zajebisty. Pierdalaj. Mam twoje plecy. Jak ty masz moje. To do jutra. Ja teraz chyba potrzebuję rzeć jako w reklamie pasztetu zajebistego. Ale nie wiem jako kto, ten wnuk czy ten narrator. Ta scena była dodana w Makroyalu i jest tak... bezsensowna! Ona tak bardzo sensu nie ma, czemu ją dodali! Ale widzieliście, kto tam przeszedł w tle? Nie, chuj! Sai Adachi!
Adaci, tak. Z mojego imienia. Akechuj. Witam was, to ja, Antokomaki, z niskim, sexy głosem. A to moja przyjaciółka Shio, która bardzo lubi skakać i bardzo dobrze skacze. Na pewno nas razem nie shipują wcale. A co ty mnie zdradzasz? Niech ci będzie. Nie chcę cię już więcej widzieć. Co ty tu dzieje? Są to personowe romanse. Poszli postaci. To jest dzień, który zmienił nasze życia, co nie? Ta persona. Dobra, jedziemy dalej. Poczekajcie. Trzymaj się tam, Shio. Ale nie na szyję. Szyję nie na szyi. Nie jak wy, ale ja. Zerknąć do tego pudełka, jakie mamy DLC, na cześć, bo nie dam rady. Już drogi browar, słaba jak na twój wynik. Słaby wynik jak na ciebie. Dzięki. A my to perkorn. Ja dzisiaj dam rady. Ale ja bez otwarcia pudełka, nie. Ale bez otwarcia pudełka, to już nie dam rady. A ja jestem chłop i lubię piwo. Jak się właśnie dobrać? Widzicie, kto za idzie? Nasza seksi modelko z niskim seksiusem. Ja, z chorym kolanem. Właśnie, położyć mi na mordzie. O nie, jebnąłem mu. Lepiej coś zrobię, bo inaczej mój imidż zostanie zniszczony. Chociaż w sumie i tak ludzie mnie nienawidzą i mojej gry. Dzisiaj miałem ten, trenowałem powiedzmy z kolegami bieganie, nie? I nagle kolega powiedział, że aż go, że mu dupa by się rozgrzała od tego wszystkiego. I oni powiedzieli, że no to teraz na wszystkich zaspokoisz. No nie. No to ja sprawdzę, zostanę coś teraz dzieje. Co stało tobie? Ja zostawię to tobie. Też. Więc musimy się rozdzielić. O kurwa, atomiczne, nie? Tak, jesteś dziwny. Masz okulary i się wyróżniasz od innych. Masz twarz, tamten typiarz co koło mnie przeszedł nie miał twarzy. Jesteś dziwny. Gdyby mnie tutaj zobaczył, dałby mi specjalny trening. O patrz, ten ma okulary, ale nie ma oczu. Ty masz oczy. Weź je sobie wydłub czy coś. Bądź normalny. No, nieważne, zapomnij, że cokolwiek mówiłem. Jestem zajęty. O mnie to obchodzi. Jestem jedyną babą, jaką widziałeś. To będzie szybkie. Numery. To są dziwaczne plotki. To Persona 2. Czy tylko mi się wydaje, że to droga jak majtki wygląda? Znaczy nie, że jej majtki tak jakby wystawały z kieszeni albo z czegoś? Nie mam pojęcia. Tu równie dobrze może być bekon. Bekon? Poczułem szoki serak, że wiedźmasz wspomniał o plotkach z drugiej części. Ponieważ dwójka jest lepsza od piątki. Mam włosy Risa, ty jesteś butlekowym Dio. To moimi plecami. Ale jak to? Skąd widziałeś te majty? O kurwa, są na widoku. To ma znaczyć. Będziecie poszukiwali jak w Skyrimie. A teraz butę w ryj. Myślałem, że powiesz na razie. Kocham fakt, że ta szkoła dosłownie nazywa się Więzień Akademia. Bo jeszcze Magiko odwalisz czy coś. Słuchajcie, jak wy, ale ja słysząc taki sexy głos na cześć, bo nie mogę grać. Muszę się schłodzić, nie? A więc co, Perkorn? Ja też. Ahoj ci! Królik Max, widzę, że wszyscy znamy. Korny kot do palenia. Jedyne 666. Jest coś? Nie. Czy jestem... Najebałeś się, Perkorn? Tak. Weźcie uwagę, że za ogonem Morgany jest czajnik? Co tu robi? Znaczy tam w tle strasznie. Złoty czajnik. Weź tam do niego strzał. Raz oglądałem Annę Marię Wesołowską i ona się pytała właśnie tam świadka, czy rozpoznaje tego oskarżonego, a ten koleś, to nie ten level. Kurwa, kocham ten tekst, nie? To nie ten level. W ogóle czy ktokolwiek z was zauważył, jak bardzo małe są brwi Rudziego? A to jest brwi. Małe brwi. A ty, Ano? Wybałeś mnie? Posłuchiwałem, tak, to byłem ja. O ty kurwo, masz lepy dary. Jest to nic. Nic. Słyszałeś? Nic. Ej, tu nic nie robisz. Ciekawe, co się stało. Będę nic za nie podążyć. Ej, co robisz? Co robisz? Nie protagonisz tu hentajca. Tak, ej, co robisz? Nic. Pedofilu jebany, zostaw mnie! Nie, tak sobie nazywa, ale nic nie robi! Ona robi nic podejrzanego teraz!
Przez coś za to podążyć. Zostaw mnie w spokoju. Chodźmy gdzieś do bezpiecznego miejsca, to w ogóle nie wygląda, jakbym chciał cię teraz porwać czy coś. O chuj ci chodzi? Ja rozumiem tego. Wiedziałam. Jesteś schętajca. On ma oczy. On ma oczy, spokojnie. I nie to nie jest może być tylko jedno oko. Bastardem. Ma tylko jedno oko, pamiętaj o tym. Więc jest w połowie chętaj protagonistą. O Boże. Chuj ogodom. Przecież mam głoski goczodo. Ledwo co, prawie w ogóle z sobą nie rozmawiałam. Przepraszam, że ich wpierdzielam, ale... Nie dostaniesz mojego głosu. No to twojego głosu. Jesteś dziwny, nie lubię cię. Jesteś schętajca. Wpierdzielam. Co zwykle wszyscy mnie ignorują. Ale ty jesteś inny. Dlatego jesteś schętajca. Daj spokój. Czy naprawdę jesteś złą osobą? Czy naprawdę jesteś ugly bastard w przebraniu? Usunąłem ten, tak. Ze swojej twarzy. Podoba mi się to, że w tych dobrych żartach obaj dzielimy ze sobą wspólną komórkę mózgową. Jesteśmy przecież w japońskim RPG-u znywującym z tego, że ludzie wchodzą do TV, wchodzą do wielkiej wieży, plotki stają się prawdą, istnieje Adolf Hitler. Dlatego uważam, że coś takiego mogłoby się wydarzyć. To nie retoryczne, debilu. Ale i tak było chujowa być na manga najlepsza. Spadam na HTL-o. Ale ta woda była darmowa, dlatego ci ją postawiłem, kobieto. Nie dość, że ugly bastard przebraniu to skąpiradło. Wypierdalaj stąd. I co mi jeszcze powiesz? A Moshida od ciebie jest bardziej hot. On chociaż potrafi programować. Nowy gracz nie potrafi. On nawet tego nie potrafi. Mister Joker nawet nie potrafi napisać jednej linijki kodu. Dzięki. A no tak patrzy, zastanawia, kurwa, z kim on gra. Dobra, to ja idę. Nabicie na dzidę. Gdzie tym razem byłeś? Jakiś frajer z Lost Judgmenta mnie zastraszał. Chodź na trzeźwo tych nawiązań. Słuchaj, nie mogę. Wiesz co, ja też, biorę ci sobiankę. Wiesz co, ja też. A nup? Tylko kurwa nie mam przy sobie. Masz ci sobiankę. Właśnie nie mam, nawet tego. Ci poddaję przez Discorda, trzymaj. Kurwa, co to jest? Ej. Co to kurna jest? Wielgachnął odyga bambusa maszeruje po dziedzińcu! Co to kurwa jest? Pilot to magik! Skacz! Jak Adam Małysz, skacz! Jak Adam Małysz? Okay. Ej, zostań na miejscach! A ja ani kroka poza tą strefę świętej sali! Ej, co oni robią? Jestem Bogiem. Uświadom to sobie sobie. To sobie. My też jesteśmy Bogiem. Wiesz, co mnie boli? Głowa. O rany boli. 102 metry! Nowy rekrut skoczni! Kłopoty Najmana! Humery, co jest z tymi ludźmi? Przyserwo zdjęcia! Ja pójdę. Ona potrzebuje mojego niskiego, barytonowego, seksy, kobiecego głosu. Proszę, pośpiesz się. Piękny głos. Ciściu. Dlaczego? Zapraszam. Ja nie mogłam dłużej z tym dzieckiem. Jakim dzieckiem, damo? O czym ty gadasz? O czym ja nie wiem? Z kim mnie zdradzasz? Komosida? Zabiję tyba. Skasuję gnojka. Ten jest Mishima, kurwa. Ta się uśmiecha. Co to się... To ona kurwa zepchnęła jak nic. A co ci? Oni ją do tego popchnęli. Definitywnie. Oni mieli pelerynę niebitkę czy coś i ją zepchnęli. Ty kutafiksie, co zrobiłeś z dziewczyną? Panie Morgana. A nie, panie jesteś kurde menda, panie jesteś pan świnia i w szabanie nie łuska panie. I za coś takiego by pana na wojnie rozstrzelali, panie. Zamknij mordę, kutafiksie. Ha, nie możesz. O, nie możesz. Oczywiście. Nie możesz. Twój stary chleje i cię bije. No coś za swoich tętnach. O, a pewnie w Pokémony grają, zrozumiałe. No tu się odpierdala. Ty no właśnie, przecież odpalam ten Kusemon Go, co mi działa? No kurwa, weź! Co to był? Ten głos. Sakamoto? Przejdzie rozwoza ten twój debilny głos. A ty? Fajna maska chuju. Dzięki. Słyszałem, jak to mówisz. Powiem sobie fandomowi. Będzie to memiował, jak zawsze. Bo fado persony zawsze rucha wszystko, co się da. Mnie to obchodzi. Wszyscy mamy cienie. Kurczę, kurwa się zaczął gadać. Co to za potwór? Potwór, nie potwór, ważne, że... Jaśnijcie natychmiast, o chuj tu chodzi. Gdzie wyjdę stąd? Wiecie, co się kryje pod moim mundurkiem? Mam mięśnie gigaczada. Właśnie widzimy.
Czy mnie dotykasz? Wow, sorry. Nie wiedziałem, że masz... A to nie masz D. Na poważnie. Ale fazę... Jak to ty dziewczyna? Tylko fazeci, wiadomo. To będzie festiwal... Musimy być teraz uważni, jak używał tej aplikacji. No i Maki wróciła. Ale uparta, nie? Maki tiktaki. O chuj chodzi z tą aplikacją, nawet Pokemonów nie oglądałam. Po prostu powiedziałam to, co Sakamoto powiedział i trafiłam tutaj. Krzyżniczko? Krzyżniczko! Trzech naraz! Kimpy wypierdalać! Próbowałam każdych narkotyków. Zwracaj uwagę na to, co mówię! Czy w taki sposób odzywasz się do każdego? Poczęła morderczą intencję. A nic nie mówił. Sztelała! Czy to gówno perkorno? Dzięki, kurwa! No właśnie straciliśmy użytkownika, nie wiem dlaczego jakoś stracił połączenie. Ty naprawdę na bardzo nalegasz, wiesz co? Jestem tylko kaczką. Kaczka i po kaczce jak to mawiają. Gdzie mawiają? Nie mam pojęcia. Ale kasa albo wpierdol. Mam tu wór, będzie z wora, a potem do jeziora. Imię Takemi nigdy nie będzie oczyszczone. Ej! Czy ktoś tu jest? Spierdziałam brygada! Wiesz co? Dobra, jest w porządku. Ciekawe, czy będę miał z nią strzała. Nie będziesz miał. Będzie strzała w kolano. Możemy śmiać się z czegokolwiek sobie chcemy. To z czego się dzisiaj śmiejemy? Z ciebie.